Dzisiaj usłyszysz, jak upodobnić się do Matki Najświętszej. Szczęść Boże, witam serdecznie na uczcie przed śniadaniem w ten piękny dzień, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przypominam o uroczystości, o mszy świętej, o zaplanowaniu sobie też tego dnia, aby przeżywać go razem z Matką Najświętszą Maryją i razem z nią i z Panem Jezusem wpatrywać się w niebo, w tajemnicę wniebowzięcia, w tajemnicę zmartwychwstania, w tajemnicę zbawienia duszy oraz ciała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, chcę Ci oddawać chwałę za Matkę Najświętszą, za jej rolę w historii zbawienia. Dziękuję Ci za to, że Maryja jest obecna w życiu Kościoła, że Maryja jest obecna w życiu Jezusa, że Maryja jest obecna w moim życiu. Dziękuję Ci za to, że tak ją wywyższyłeś, prostą, pokorną dziewczynę, kobietę. Uwielbiam Cię, Panie Boże, za to, że Twój Syn przyszedł na świat właśnie przez Maryję. I my przez Maryję idziemy do Jezusa Chrystusa. I przez Maryję z Maryją do Jezusa, a przez Chrystusa idziemy do zbawienia. Niech cała Trójca Święta będzie uwielbiona przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wtedy Maryja rzekła: gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. Piękna scena spotkania Matki Najświętszej z Elżbietą i też te słowa nawiązujące do tajemnicy dnia. W
wywyższył pokornych, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Maryja przez wniebowzięcie z duszą i ciałem została wywyższona jako pokorna służebnica pańska. I moi drodzy, pokora jest drogą, która naprawdę u Pana Boga jest szczególna. Ponieważ Chrystus, Syn Boży, pokornie stąpił z nieba, przyjął pokorne ciało dziecka, urodził się, wychował w pokornych warunkach, w prostej, pokornej rodzinie. Naprawdę pokora to jest cnota szczególnie umiłowana przez Pana Boga i wyjątkowo znienawidzona przez szatana. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. I teraz idziemy do tego zagadnienia, które zostało podane na samym początku tego rozważania. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Dzisiaj zapraszam Cię, abyś się upodobnił do Matki Najświętszej w tym, abyś przypomniał sobie wielkie rzeczy, abyś przypomniała sobie wielkie rzeczy, które uczynił Ci Wszechmocny, Pan Bóg. Być może, moi drodzy, czasami w gonitwie, w codzienności tego nie zauważamy. Tych wielkich rzeczy, pokornych, a wielkich. Niedostrzegalnych dla tego świata, a kolosalnych w oczach Pana Boga. Patrz na to, co pokorne. Patrz na to, co Pan Bóg Ci daje każdy dzień. Łaska, która otwiera Twoje serce na pragnienie modlitwy. Łaska, która otwiera Twoje serce na chęć słuchania Słowa Bożego, na korzystanie z tej uczty przed śniadaniem. Boża łaska, która wzbudza Tobie chęci do uczestniczenia we mszy świętej i korzystania z sakramentów, do okazywania miłości bliźniego i uczynków miłosierdzia co do duszy i względem ciała. Co Pan Bóg uczynił Ci wielkiego? Jakie wielkie rzeczy? Pamiętaj, że każda spowiedź święta, w której staje się czysty, czysta jak łza, staje się nowym stworzeniem, jest wielką sprawą. Każde spotkanie się z Panem Jezusem w Komunii Świętej jest wielką sprawą. To, że tutaj jesteś codziennie, jest wielką sprawą. To, że trwasz przy swoim mężu, przy żonie 10, 20, 50 lat, na dobre i na złe, to jest wielka sprawa. Za to, że robisz kanapki swoim dzieciom do szkoły, to wielka sprawa. Za to, że pomożesz koledze, koleżance w pracy, wytłumaczysz jakiś projekt, pokażesz, jak się obsługuje program, to wielka sprawa. Za to, że uwielbiasz Pana Boga za piękno stworzenia, to wielka sprawa. I moi drodzy, te wielkie sprawy to nie są tylko te rzeczy, że ktoś wpłaci milion na cele charytatywne. Pięknie. Ale pamiętaj, że to, co jest niezauważalne w oczach tego świata, czyli to, co jest pokorne, tak jak ukryte życie w Nazarecie, to w oczach Bożych wielka sprawa. Dzisiaj dostrzegaj te wielkie sprawy w Twoim życiu i uwielbiaj za to Pana Boga i przez to stawaj się podobny do Matki Najświętszej. I nie chodzi tutaj o pychę, że teraz ja jestem wow ponad innych. Nie. Z pokorą, prawdą przyznawaj się do tych wielkich spraw i uwielbiaj w tym wszystkim Pana Boga, tak jak to robiła Matka Najświętsza w Magnifikat. I niech ta postawa upodobni Cię do Matki Najświętszej i prowadzi jej drogą do chwały nieba. Niech odpowiedzią na to słowo będzie Twój komentarz. Zachęcam Cię do napisania w komentarzu. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Zapraszam Cię do świętowania razem z Matką Najświętszą, razem z całym niebem. Zapraszam na wakacje z Maryją i jutro na ucztę przed śniadaniem. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn,
i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Bożej, do zobaczenia, do jutra. Dla mnie wielką sprawą jest kapłaństwo.